Cześć wszystkim, witam Was w kolejnym już odsłonie podcastu Zera do Bodybuildera. Dzisiaj gość, myślę, że szczególny. Paradoks jest taki, że mało Cię jest w social mediach, natomiast jesteś bardzo znaną osobą, jeżeli chodzi o kwestię tej polskiej sceny kulturystyki. Karol Milewski, witam, co tam u Ciebie? Cześć i również witam wszystkich. Co tam u mnie? No słuchaj, generalnie no to nie wiem, tak pewnie nie wszyscy wiedzą, bo ja dość mało się udzielam w mediach społecznościowych i tam na Facebooku, Instagramie, tam prócz tam jakichś tam relacji czasami, jakichś tam wiesz, memów, to tam za dużo nie wrzucam. No ja jestem teraz aktualnie 6 tydzień po operacji. Wegetuję sobie tak troszkę, wiesz, no w sumie już 4 miesiące bez treningu, na hormonalnej terapii zastępczej, po prostu sobie, wiesz, odpoczywam, dochodzę do siebie, zbieram siły i myślę, że już niedługo zacznę wracać powoli do treningów i coś tam się może na tych moich Facebookach, Instagramach ruszy, że tak powiem. Wiele tłumaczy, bo zanim odpaliliśmy tutaj nagranie, to rozmawiałem z Karolem i mimo tego, że jest godzina 13:20 prawie, to mówi, że właśnie się obudził i że jeszcze jest trochę zaspany. Także no, to wiele naprawdę tłumaczy. Generalnie pewnie też, znaczy każdy tutaj w Polsce, kto Cię śledzi, kto Cię obserwuje, to, no to wie, że jakby no jesteś limitowany z tego względu, że tam jeździsz na wózku, natomiast jeżeli chodzi o kwestię sylwetki, to się nie da, no, nie da się nawet zaprzeczyć, że jest to sylwetka topowej klasy i o tym sobie dzisiaj pogadamy, bo generalnie jest taka... Dziękuję, miło mi to słyszeć, no, naprawdę powiem Ci, chodzi o to, żeby uświadomić ludziom, że tutaj jakby kwestia Twoich startów za granicą to jest rzecz bardziej blokady systemowej niż problemów sylwetkowych, co jest w dzisiejszych czasach akurat bardzo rzadkie w kulturystyce, bo zazwyczaj jest tak, że ludzie startują za granicą zdecydowanie za wcześnie. Ci, co nie powinni, już startują, ci, co powinni, czasem nie mogą. Tylko za granicą. Nie no, tylko za granicą, bo też i tutaj u nas też rodzynki się zdarzają po prostu. Dokładnie, ale zanim porozmawiamy o tym, co będzie w przyszłości, miejmy nadzieję, to chciałbym przede wszystkim poruszyć temat tego, co było w przeszłości. Jak to się stało w ogóle, że zabrałeś się za kulturystykę? Co jakby Cię do tego nakłoniło, ale przede wszystkim też, co robiłeś przed jakby podjęciem decyzji o tym, że pójdziesz na siłownię i zaczniesz dźwigać klamoty? Jak to się zaczęło, wiesz, to no to ja już kilka razy tą historię opowiadałem, rozmawiając z innymi ludźmi, ale ja chętnie do tego wrócę. Więc słuchaj, to było tak, że ja jeszcze nic nie robiłem, ja byłem małym dzieckiem. Miałem nie wiem, może 7, około 8 lat. Jak ja pierwszy raz w życiu zobaczyłem, był taki film, nie wiem, do Conan Barbarzyńca z Arnoldem. Ja wtedy... Kurde, jak spojrzałem w ten telewizor, ja pamiętam to jak dziś, nie? Małym frylem byłem, no ale no, pewne rzeczy z dzieciństwa po prostu tak się kodują, że wiesz, no, że aż nie sposób uwierzyć, że człowiek był taki mały, to było tyle temu, a ty pamiętasz tak, jak było, to było wczoraj, nie? Tak, wiesz, Arnolda, wiesz, w tej pozie mieczem, wiesz, co, tam gdzie ten biceps widać, tą klatę, nie? I tak sobie pomyślałem, mówię, kurde, mówię, jakie to jest wow, nie? Jak byłem takim dzieckiem, mówię, kurde, ja też tak chcę, nie? Co tutaj robić, żeby tak wyglądać, nie? No i tak, wiesz, no, od tego się zaczęło, tak, wiesz, zacząłem tak się tak podpytywać wujka, bo miałem takiego wujka, który tam jakieś tam judo ćwiczył, widziałem, że on pompki robi, tam jakieś tam pociąga się sami na trzepaku, wiesz, i tak dalej. No to mówi, słuchaj, musisz ćwiczyć, żeby muły rosły, nie? Dziadek mówi to samo, no, żeby być dobrze zbudowanym, trzeba ciężko trenować, nie? No i to się tak zaczęło właśnie, wiesz, nie robiłem nic wcześniej, nie miałem jakichś zainteresowań sportowych, bo byłem aż takim, wiesz, no, za młodym dzieckiem, żeby to jeszcze o takich rzeczach, wiesz, myśleć, nie? Wiadomo, wychodziło się, żeby tam, wiesz, pokopać w piłkę, w jakiegoś tam ping-ponga, czy tam, wiesz, w jakieś tam inne rzeczy, tam się poganiać na rowerach na osiedlu. No i tak, wiesz, no, tak się to mniej więcej zaczęło, nie? I później to pamiętam, zmieniłem jakby, że tak powiem, miejsce zamieszkania. Mieszkałem w osiedlu, w blokach. Później, mając 10 lat, przeprowadziłem się tak delikatnie
jakby tam pod Warszawę. No to była Warszawa, ale już tak wiesz, nie? Troszkę dalej, tam w okolicy Dziadków. I tam poznałem takiego kolegę, Mateusza Kokowskiego, nie? Będąc dzieckiem. No i w sumie żeśmy tak... On też taki, wiesz, zajawkowicz, pasjonat, wiesz, tej kulturystyki, bo tam miał starszego brata, szwagra też dużo starszą siostrę. On, wiesz, był najmłodszy z rodzeństwa, tak? Więc już tam od kogoś tam coś podłapał. I on też tak trochę, tak wiesz, było, że trochę ćwiczył, jakieś tam pompki, hantelki. No i w sobie tak to się zaczęło, taka, wiesz, wspólna, jakby tak wspólny język, wspólna, wiesz, jakaś tam rozmowa, zajawka o tym wszystkim, wiesz, jak to trzeba ćwiczyć, wiesz, te gazety tam jego szwagra, takie były te, nie wiem, to wtedy był Flex czy coś takiego, tak, te takie pierwsze gazety w Polsce. Pierwsze to chyba jakieś Jacki takie były, takie rzeczy. To było? Jacki, takie rzeczy, to chyba było jeszcze przed Flexem. Tak, 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 to było takie te pierwsze, jeszcze nawet po polsku one chyba nie były wszystkie wtedy. I tak się oglądało te gazetki, mówię, kurde, jakie mięśnie, jakie te, nie, jakie to jest, wiesz, taka fascynacja tym wszystkim, nie? No i tak, wiesz, no, w międzyczasie tam też jak zmieniłeś środowisko, no to też tam były osoby, które też, wiesz, w piłkę dużo grały, tak? Więc ja też i grałem w piłkę, jakieś tam inne, wiesz, piłka ręczna, piłka nożna, różne takie, wiesz, jakieś tam biegania i tak dalej. Wiesz, jako dziecko masz też dużo takich i innych zainteresowań, też wiadomo, nie? Grałem w klubach, w piłkę nożną, ale do końca wiedziałem, że to nie jest to, jakiś tam trochę boksu, trochę kickboksu, wiesz, tam spróbowałem tak samo. To nie było to. Zawsze mnie ciągnęło do tego, żeby jednak, wiesz, to palenie w mieście było takie fajne, wiesz, co chodzi. I tak chęć bycia takim, no po prostu dobrze zbudowanym. A z tej racji też, że strasznie dużo, jakby to powiedzieć, rówieśników, trochę się ze mnie śmiało, bo ja byłem bardzo chudy. Wiesz, ja to byłem jak latawiec na wietrze, mnie wiatr znosił, nie? Także wiesz, tu też były takie jakby trochę może, nie wiem, takie kompleksy, takie wiesz, że taki chudy i chciałbym być troszkę większy, nie? No i później już tak to rzuciłem to wszystko, no i w sumie tak było, że zacząłem ćwiczyć sobie na podwórku, a to jakieś tam wiaderka odlałem sobie z cementem, sztangę sobie zrobiłem, z rury od płotu dziadkowi wyrywałem i dwa wiadra betonu zalałem, wiesz, skrzynki po jabłkach pod drzewem i koc to była moja ławka, nie? Tak właśnie, tak zaczynałem. I później się znowu tak właśnie zgadałem z tym, z kolegą, z Mateuszem właśnie, Kołkowskim. I jego szwagier pożyczył od kogoś dla niego ławkę. Ławkę taką domową, wiesz, to było wow po prostu, wiesz. To na tym zaczynałem na podwórku i w domu takim, wiesz, ciężkim łomem ćwiczyć. Wiesz, co chodzi, to było coś fajnego na tamte czasy. No i to u niego w piwnicy było, zrobiliśmy sobie taką kanciapę, nie? No i tam przez kilka takich dobrych lat, no z 5 lat chyba tam, żeśmy przesiedzieli, przekoczowali. A propos wspomnianych przez ciebie wcześniej błędów, jakie się popełniało, no to myśleliśmy, że im więcej, tym lepiej, tak? Klasycznie. No to słuchaj, ćwiczyłem się 7 dni w tygodniu, cały czas to samo. Głównie to była klatka, był biceps, wiadomo, musi być łapa, trochę barków. Nogi to tam troszkę na jakieś tam, wiesz, tym takim śmiesznym wyciągu wyprosty, no, ale to nogi to nie były tak dużo ważne wtedy, wiesz, chodzić z domu, to trzeba było być, wiesz, tutaj na górze zbudowanym. No i tak wiesz, tak sobie tak ćwiczyliśmy tam, nie? No i co, wiesz, jak masz ławkę taką domową, to masz tam chyba z 5 czy 6 skoców różnych, nie? No to na każdym skosie po te 3 serie, tak? Bo tak się czytało w gazecie, nie? Na każdą część klatki. Trzeba ćwiczyć każdą część klatki, ale wiesz, no, źle to interpretowaliśmy, za bardzo, za nadto. No i słuchaj, człowiek był później taki, no, zamęczony, zajechany w sumie, bo to dzień w dzień, wiesz co, to samo. Po 2-3 godziny nasuwania, wiesz, no sama klatka to chyba było 2 godziny roboty, nie? Także wiesz, wyciskanie na jednym skosie, drugim, trzecim, czwartym, piątym, potem rozpiętki to samo, wiesz, na każdym z nich. Za dużo nie znaczy lepiej, to teraz już wiem. Kilka takich lat było straconych, ponieważ no nie mieliśmy dostępu, oprócz tych gazet trochę,
nie mieliśmy dostępu do osobiście do internetu. No internet już wtedy był, ale ja akurat nie pochodziłem z zbyt bogatej rodziny. Znaczy może nie tyle co rodziny, po prostu u mnie w domu akurat się dość mocno nie przelewało, więc komputera też nie miałem. No to pozostało tylko uczyć się na własnych błędach i to, co się tam gdzieś tam wyczytało, usłyszało, nie? No i to samo było, wiesz, też z jedzeniem, nie? Że trzeba dużo jeść, dużo białka, tak? No to co? No to piło się mleko, tak? Bo niby dużo białka. No człowiek też nie wiedział, wiesz, no to też trzeba by zaznaczyć, że tak naprawdę do takie poważniejsze ćwiczenie, no to wzięliśmy się mając tak 13-14 lat właśnie, nie? Wtedy już wiedziałem, że to jest to. No i tak przekoczywaliśmy tam w tej piwnicy chyba z 5 lat, z tego co pamiętam, i w końcu mówię, może warto się jest wybrać, no chciałbym taką prawdziwą siłownię, no mamy już tam te, wiesz, 12 lat, może nas wpuszczą, nie? Ewentualnie zgoda od rodziców, czy coś takiego. No i pamiętam, że wybieraliśmy się tak w podróż do tej siłowni, to było TKKF w Falenicy, no to trzeba było na 2 czy 3 autobusy jechać tam akurat od nas, żeby się połączyć, nie? Wszystko tak, wiesz, na gapę, bo to dzieciaki, wiesz, ani to biletu, ani to, wiesz, no 2 czy 3 złote wydać na bilet, to lepiej sobie bułkę kupić z kefirem i wypić, nie? No i pamiętam, że tak mega mi się to wszystko spodobało na tej siłowni i stwierdziłem, że to już jest to już jest na 100% to, co ja chcę robić. Wtedy też takie był duży dostęp do sprzętu, tak? Wszystko było na plecy. Był też taki trener, który też wszystko, dużo rzeczy podpowiedział, że po co robić naście serii na płaskiej, tak? Wtedy się zaczynało tą wiedzę tam bardziej pozyskiwać, wiesz, starszych ludzi się poznawało, którzy już byli w tym, wiesz, po 20-30 lat. Też co prawda takie, wiesz, ta stara wiedza to nie była taka super, tak? Ale już coś człowiek zaczął, wiesz, bardziej ogarniać. I takie zderzenie z rzeczywistością. Co? Tylko 3 serie na płaskiej? Kurde, to za mało, dalej robimy 10, nie? No ale właśnie nie, no w końcu tam... Wydać. Tak, w końcu tam, wiesz, w końcu skorygowali, człowiek nabrał pokory, wiesz, no zobaczyło się, wiesz, jednego drugiego, który tam miał ze 45-50 na łapie, wow, co prawda to były takie, wiesz, łapy trochę zalane, nie? Ale wiesz, to robiło wrażenie, bo my to takie chude chłopaki. No i wiesz, no i tak się tam ćwiczyło, no. Później tam jakieś tam delikatne przerwy, wiesz, no problem z barkiem, bo ja tam miałem troszkę zawsze problem z więzadłami w barku. Później jakiś problem z kręgosłupem, no coś dźwignąłem, no to takie trochę przerwy były, wiesz, no. I tak był taki myśl, wiesz, żeby kiedyś może wystartować w zawodach, to była taka, takie skryte, takie ciche trochę marzenie, tak sobie o tym rozmawialiśmy, z tym, że ja to też należałem do osób takich, że mi wszystko bardzo ciężko przychodziło. To nie było tak, że wiesz, teraz ktoś mnie gdzieś widzi i mówi, ty to masz genetykę i dlatego. Kurde, mi się aż sami nawet naprawdę nie chcę tłumaczyć ludziom, ile ja wcześniej nerwów przechodziłem i załamań, bo ja ze względem swoich rówieśników, no to ja osiągałem wszystko, że tak powiem, o te, wiesz, wyniki siłowe, wyniki sylwetkowe, jakieś 5-10 razy wolniej tak naprawdę. No wiesz, jeden z moich kolegów, ćwicząc tyle samo, no to on po 3 latach czy 4 latach już udział w debiutach wziął. Gdzie ja mogłem o tym zapomnieć zupełnie, ja nie miałem tej gęstości, tej siły, tego wyglądu, wiesz, ja już się zamawiałem, mówię, coś jest nie tak, nie? I kiedyś, później zmieniając siłownię, nie wiem, czy ty kojarzysz taką siłownię Pyton Warszawa. Niestety nie. To jest nie, za daleko od mojego miejsca zamieszkania, żebym... No to tam na pewno wiele osób będzie kojarzyło tą siłownię. I słuchaj, i tam właśnie poznałem trenera, właściciela Krzysztofa Tura. On mi kiedyś właśnie powiedział, słuchaj, to, że ty jesteś teraz 10 lat w plecy albo z tyłu za innymi, nie oznacza, że kiedyś nie będziesz lepszy bądź nie dorównasz albo nie będziesz większy od tych, co teraz są więksi od ciebie. Słuchaj, ja myślałem, że on tak tylko mówi, żeby mnie pocieszyć, nie? Ale tak naprawdę wiesz, no, że ja jestem taki, że ja nie odpuszczam. A po drugie, podobało mi się to, co robię. No i tak ćwiczyłem. 1 rok, 2, 3, 5, 10.
Aż w końcu faktycznie, powiem ci, że przerosłem tych, którzy byli wcześniej ode mnie dużo, dużo szybciej, więksi, lepsi, nie? Albo też ich dorównałem. No i wiesz, to też to wszystko nauczyło mnie generalnie, to wiesz, takiej pokory, cierpliwości, bo ja kiedyś byłem bardzo niecierpliwy, bardzo byłem, wiesz, spodziewałem wszystko na już. I jeżeli ktoś tu mówi, że kulturystyka ogólnie, wiesz, jako sport, zajawka, że uczy cierpliwości i dodaje charakteru, to mogę powiedzieć, że to jest prawda. No, także wiesz, to powiem ci generalnie tak, później doszło do wypadku generalnie, bo to tak gdzieś z 12 lat temu miałem wypadek samochodowy. Wcześniej nigdy nie startowałem. Bo to też z racji tego, że tak może w siebie za bardzo nie wierzyłem, że mimo wszystko, mimo tego, że już trochę tam, wiesz, jakoś podrosłem, dorównałem innym, że tak to nazwę, że może i miałbym jakieś zadatki, no to też było tak, że nie miałem po prostu na to pieniędzy raczej. Więc szkoła szkołą, troszkę tą szkołę opuszczałem w ramach tego, żeby gdzieś tam pójść dorobić, zarobić, czy to była myjnia, czy to było jakieś tam przetwórstwo surówek, sałatek gdzieś u wujków, prawda? Czy tam po znajomych szukałem jakichś tam sobie, wiesz, takich zajęć, żeby sobie dorobić, żeby zarobić przede wszystkim też i na siłownię, na karnet, na jakieś tam serki wiejskie tuńczyka. No i wiesz, no też tak troszkę, że tak powiem, odpuściłem takie plany, myślenie tych startów, bo wiedziałem, że mi na to po prostu nie stać, że ja muszę też pracować, bo mi mama nie ma na to, żeby dać na to, prawda? No i później doszło do wypadku, jak wracałem z pracy samochodem, miałem dachowanie przy 150 na godzinę. Co prawda nie było to... Może to nie jest istotne, no nie było to z mojej winy, ale jechałem bardzo szybko, no to więc jakaś tam pewnie, no nie czuję się jakby bezkarny za to, co się stało. No złamałem, wiesz, bo doszło do złamania kręgosłupa, nie? I tam różnych licznych obrażeń, nie było chyba kości dolnej części ciała i w górnej, żeby nie była połamana, ale na szczęście głowa była cała, nie? No i powiem ci tak, no. Było trochę takich, tak, trochę załamań. To w ogóle to się nie da tego opisać, co człowiek czuje, wiesz, jak się ogląda jakiś film czy program i się widzi osobę, czy nawet na ulicy niepełnosprawną, która jeździ na wózku, wiesz, no nieważne, czy ma 15, czy tam 60 lat, nie? To sobie myślisz, kurde, ale ma ciężko. I tak się próbujesz wczuć, niby, czasami, ale, bo ja też tak miałem właśnie, jak widziałem takie osoby, tak współczułem trochę, nie? I mówię, kurde, że to mega, mega musi być, wiesz, ciężkie naprawdę i tak sobie myślałem, jakby to było, nie? Ale teraz dopiero wiem, że nie byłem sobie w stanie uświadomić, jak to jest naprawdę znaleźć się w takiej sytuacji, nie? I powiem ci, że no ciężko, ciężko było, ale nadal miałem to w głowie, że wiesz, że za 2 tygodnie może wstanę, założę buty i pójdę w góry sobie pobiegać, nie? Tak powiem, jakby się nie poddawałem. No ale jak już, wiesz, doszło do mnie to, że będzie tak już zawsze, całe życie, no to stwierdziłem, kurczę, że co mi w tym życiu zostaje dalej, co ja mam robić, siedzieć w domu, załamywać się i tak sobie stwierdziłem, że zacznę sobie po prostu znowu ćwiczyć. No to co tam mogłem robić na siedząco, na leżąco, wiesz, tam z łóżka się jakoś wystawić, wysunąć i pompki porobić. To coś tam sobie zacząłem ćwiczyć w domu, też po wypadku. Pamiętam, że od szwagra dostałem na gwiazdkę taki zestaw takich hantli domowych, nie? No to już się, że tak powiem, już się zaczęło robić grubo, bo to wiesz, już było czymś dźwigać, tak? No i aż w końcu postanowiłem pójść na taką siłownię, tutaj niedaleko na osiedlu była taka siłownia, wiesz, niedaleko, 2 bloki dalej. I stwierdziłem sobie, że kurczę, no może jednak wystartuję, bo ja pamiętam jeszcze zanim jakieś wziąłem na zawody jako kibic, to widziałem, był Mariusz Kupczak, no to chyba każdy go już zna i kojarzy, na wózku. Mówię, kurde, no to mówię, jeżeli on startuje, startują też inni, dlaczego ja miałbym teraz na przykład nie wystartować i zrobić coś, czego nie zdołałem zrobić wcześniej. No i tak to się zaczęło, no. Poznałem tam parę osób, które mnie tam namówiły, trafiłem do WCA,
Tam też mi tak, że tak powiem, w sumie tak mi nakręcono. Ja myślę, że gdyby wtedy mi nie powiedzieli, startujesz za 2 miesiące w debiutach i już, to ja bym się do tego zbierał chyba kolejne 15 lat, wiesz? Tak się właśnie to zaczęło. Od debiutów. Później właśnie na debiutach poznałem Pawła Rybuzę. No i powiem ci, że tutaj się diametralnie zmieniło moje podejście do wszystkiego, dzięki niemu dużo takiej wiedzy praktycznej. Naprawdę też pomagał mi przez kilka kolejnych tam lat, sezonów. Też dużo, dużo właśnie zawdzięczam takiej, wiesz, wiedzy praktycznej, podejścia do tego wszystkiego. No i wiesz, no tak się to zaczęło, tak? Ta moja przygoda ze startami. Powiedz mi, czy możesz powiedzieć, że w zasadzie kulturystyka cię wyciągnęła z takiego dołka? No bo w sumie, gdybyś nie miał tego treningu, to tak naprawdę wiesz co, nie ja wiadomo, powiem w co dręce tak, że ja powiem tobie, że kulturystyka to mnie w ogóle wyciągnęła od różnych wielu innych rzeczy i nałogów wcześniej, za dzieciaka. Wiesz, no słyszało się i się wiedziało, kiedyś takie było powiedzenie, jak wypijesz jedno piwo, to cały trening idzie przez tydzień w plecy, nie? No to ja dlatego tego piwa nie piłem za mało lata, tak jak pili to inni, tak? Nie chciałem palić papierosów i tak dalej, wiesz, no dla innych może stałem się takim trochę odmieńcem dla tych moich rówieśników, bo co ty, nie wyjdziesz z nami gdzieś tam się spotkać, może jakieś piwko albo coś? Nie, nie, bo ja na 17 idę na trening. Wiesz, co chodzi? No powiem ci, że naprawdę, no zadowolałem się z różnymi środowiskami, że tak powiem, i w sumie dzięki temu, dzięki tej chęci takiego, wiesz, bycia w takim reżimie kulturysty, tym dieta, trening i tak dalej, to mnie wyciągnęło naprawdę, no uratowało mnie, powiem szczerze, że nie robiłem różnych głupot. Ja tak właśnie podpytuję, bo ja tutaj rozmawiam z różnymi zawodnikami i nie tylko, i generalnie, bo się często jest tak, że nawet nie, poza kamerą gdzieś tam rozmawiamy, znaczy poza kamerą, na kamerze, ale poza wizją, że tak powiem, i dużo takich historii właśnie osób, które gdzieś tam się wyciągało i z nałogów, i z jakiegoś gorszego środowiska, i czasem kwestie jakieś takie były prawno nieciekawie i tak dalej. No właśnie, ja to też o tym mówię, że właśnie to wszystko było fajnie, bo człowiek był też małolat, poznałeś tutaj jakąś osobę, ta osoba cię poznała gdzieś z innymi. Fajnie, bo można było sobie, wiesz, zarobić na motor, nie na motor i tak dalej, ale to wszystko, że tak powiem, miało krótkie ręce. Bo powiem ci tak, gdybym nie odbił z tego środowiska, to myślę, że szczerze mówiąc, albo bym już dawno, dawno siedział, albo bym nie żył. Powiem ci tak, właśnie, tak, to jest bardzo fajne i to jest taka rzecz, o której się bardzo mało mówi. To jest, wiesz, tutaj nie mówi, że kulturystyka to jest super zdrowy sport, ale generalnie sport jakikolwiek to jest rzecz, która z niejednego gówna już niejedną osobę wyciągnęła, a mam takie czasem wrażenie, że jest tylko kwestia demonizowania pewnych rzeczy. I to ja mówię nie tylko już o kulturystyce, ale ogólnie o każdym sporcie, bo tak naprawdę no, mało się mówi o tym, ile sport robi dla ludzi tak wewnętrznie, nie tylko pod względem finansów, nie tylko pod względem jakichś takich, nie wiem, ułożenia sobie życia w jakimś tam stopniu, ale też właśnie, nie wiem, psychiki, czy chociażby właśnie, tak jak tutaj mówisz, wyciągnięcie z jakiegoś takiego wewnętrznego bagna. Czasem człowiek sobie nawet nie zdaje sprawy z tego, że się coraz bardziej takie bagno zagłębia przez to, że poznaje coraz tam jakichś tam nowych ludzi i różnie ze środowiskiem jest, nie? Ten trening często wyciąga. Sam miałem taki przykład, że gdyby właśnie nie zaczął w odpowiednim momencie ćwiczyć, to pewnie bym teraz był w zupełnie innym miejscu w swoim życiu, więc też to rozumiem jakby z autopsji, nie? Tak, wiesz, no wiesz, można ćwiczyć i być w różnych miejscach, tak? Ale generalnie jak wiesz, widzisz, co się dzieje wokół, że zamykają jednego, drugiego, trzeciego, coś się dzieje z innym, wiesz. I tak sobie myślisz, kurde, no przecież ja chcę robić to, mam jakiś cel, jakieś marzenie, jeżeli ja z tym nie skończę, a poza tym też takie środowisko też prowadziło do różnych też nałogów, wiesz. Ja generalnie zawsze miałem taką psychikę mocną, że ja wiedziałem, że czegoś nie chcę robić, to tego nie robiłem, nie? Ale po prostu, wiesz, jak widzisz, że coś idzie w złym kierunku, masz swój rozum, to po czasie robienia nawet różnych głupot jesteś sobie w stanie tak uświadomić, pomyśleć, kurde, jak ja tak dalej będę robił, to ja nie osiągnę tego, czego bym chciał.
Wiesz, co chodzi? Będzie mi, jakby to koliduje z tym wszystkim. Spokój, stresy. No to wiesz, że to nie idzie w parze, nie? No ale no mówię, no na szczęście w porę odbiłem, potem tylko ten nieszczęsny wypadek. No ale tak już pewnie musiało być, nie ma co się, wiesz, użalać. Wiesz, najważniejsze jest to, że na tyle, co, jak miałem uszkodzenia ciała i kręgosłupa, to, że nie jestem totalnie 100% odcięty od pasa w dół, wiesz, ruszam nogami, mam czucie, ale nie na tyle jestem w stanie, żeby chodzić, żeby się poruszać nawet o kulach. No ale wiesz, też dzięki temu nie ma takiej załamki, no bo jestem dość samodzielnym, tak? Wszystko robię wokół siebie sam. Czy wiesz, czy się wykąpać, zejść z trzeciego piętra, czy wjechać na trzecie piętro, wózkiem się wciągnąć. Wiesz, ja to robię już od jakichś 11 lat, bo tak naprawdę ja jeszcze mieszkam na trzecim piętrze bez windy. Więc wiesz, no ja, to mi też pokazało, że jak się chce, to nie ma barier tak naprawdę, nie? No i wiesz, generalnie nie mając co robić po tym wypadku, ja właśnie stwierdziłem, kurde, no powiedziałem swojej narzeczonej, nie? Powiedziałem tak, mówię do niej, mówię, Monika, bo to była pierwsza w nocy, nie? I tak oglądam zawody i jest tam startuje Mariusz Kupczak, wiesz, na YouTube takie już nagrane, nie? I patrzę, że tam, wiesz, w Stanach są też takie kategorie najróżniejsze, wiesz, i naprawdę wyglądają mega sztos. Ja sobie pomyślałem, kurde, dlaczego ja nie mogę, jeżeli oni mogą, nie? I sobie wtedy powiedziałem, pamiętam, mówię, słuchaj, ja chcę wystartować. Pamiętam, ta się spojrzała i tak powiedziałem, no dobra. Ale czułem, że to jest takie, wiesz, co chodzi, że nie brała tego na serio. A ja już coś się wtedy zawziąłem i sobie powiedziałem, że jedno się ma życie, ledwo co z życiem uszedłem z tego wszystkiego i pomyślałem, że nie, no muszę to zrobić. No po pierwsze chcę tego wewnętrznie, bardzo zawsze tego chciałem. Nie miałem zbytnio możliwości finansowych i takich, wiesz, z prywatnego życia. I stwierdziłem, że teraz nie ma co siedzieć w domu, załamywać się, no trzeba dalej żyć. A poza tym, wiesz, ja tak jak słyszałem wcześniej, jestem taką osobą, że co by się nie działo, ja się podniosę zawsze. I wiesz, no po prostu i pójdę dalej, nie? No, no i tak się zaczęło, wystartowałem, spodobało mi się pierwszy, drugi, trzeci start. No i w końcu, wiesz, no stwierdziłem, że czas chyba pójść gdzieś dalej, ale to jest tak, jak ty wspomniałeś wcześniej, że to nie tylko właśnie miałem tak, że życiowo, prywatnie jakby pod górkę, ale właśnie inne wiesz, rzeczy były pod uwagę, bo trzeba było kartę, że tak powiem, jakąś tam kartę pro zdobyć, tak, żeby tam wystartować z tymi, bo generalnie tak w Polsce, w Europie, w tych różnych federacjach w swojej kategorii osiągnąłem już wszystko, tak, zawsze miałem jakby pierwsze miejsca. No i tak, wiesz, no postanowiłem już kilka lat temu, to było, no to było z 5, jak nie lepiej lat temu, że chciałbym spróbować, no wiesz, to w profesjonalnej, w tej lidze pro. Ale pojawiły się różne problemy ze strony związków, jeżeli chodzi o duże opłaty związane z tym. No wiesz, o co chodzi, no. No niestety wiem. Także no, to mnie trochę powstrzymywało, no i ostatnie ponad 3 lata, prawie 4 lata, ja tak się tak trochę męczyłem się z takim ciągłym stanem zapalnym. Bo wiesz, że nie wszyscy wiedzą, że osoby siedzące na wózku to jest tylko jeden problem, że siedzisz na wózku i nie możesz chodzić. No nie, no jeżeli wiesz, siedzisz cały czas na 4 literach albo większość czasu spędzasz, no to trzeba się też z tym liczyć, że potrafią się na pośladku, potrafi zrobić jakaś odleżyna. Prawda? No i powiem ci, to był też problem właśnie jak startowałem, że ja chcąc zredukować dość mocno, a mając suchy tyłek wtedy, no nie oszukujmy się, mięśnie są bardziej jakby wiotkie, zanik mięśni się robi, no to siedzisz bardziej na skórze i kości. Tak? No i wiesz, no potrafiły się robić za każdym startem, kiedy startowałem, kiedy mój poziom tkanki tłuszczowej zjeżdżał w okolice tych tam, wiesz, poniżej 10% już, tak wiesz, 7-8%, robiły mi się jakieś tam małe odleżyny na pośladku, szczególnie na lewej stronie. A przy wypadku samochodowym, gdzie miałem połamane prawie wszystko, całą miednicę, kręgosłup i wiele innych, mostek, żebra,
doszło do zerwania mięśni pośladkowych. Wiesz, wtedy to nikogo nie obchodziło, że mam duży wylew na pół ciała i że mam za jakiś zerwany mięsień. Wtedy tylko chodziło o to, żeby mi uratować życie, tak? Poskładać mnie do kupy i generalnie to, co usłyszałem od lekarza, co powiedział do mojej mamy, niech się pani cieszy, że on w ogóle kiedyśkolwiek będzie w stanie usiąść na łóżku sam o własnych siłach. No ale wiesz, no, jak ja to usłyszałem, to sobie powiedziałem, że nie ma opcji, ja wam pokażę, że nie. No i wiesz, tak jak tam nabrałem tej sprawności, zacząłem, wiesz, więcej siedzieć i zacząłem szykować się tam wtedy do tych zawodów, no to wiadomo, no to redukcja tkanki tłuszczowej, zaczęły mi po tej stronie, nie było izolacji między kością, to jest kość guziczna, tak? Dobrze, dobrze pamiętam? Nie było takiej izolacji, że jest kość, mięsień i skóra. U mnie było kość i skóra. To się ugniatało w tych miejscach. Z biegiem straty tkanki tłuszczowej robiło się to jeszcze cieńsze, tak? No to przy obciążeniu, siedząc i ćwicząc, obciążać to jeszcze bardziej. Robiły się małe odleżyny w tym miejscu, nie? No i to było za każdym startem. Aż w końcu było tak, że tak się to musiało ugnieść, że zaczęła się martwica robić od środka i powstała taka, to się nazywa przetoka. Stącząca się rana od środka, która się tak naprawdę nie goiła mi przez około 4 lata, się z tym męczyłem, jakoś dobre 3,5 roku, bo cały czas miałem w głowie to, że to się, a może to się zagoi. No i to się nie goiło i to było tak, że wiesz, no przychodził okres startów, a ja miałem już coraz większy stan zapalny i szykowałem się już nawet dwukrotnie za granicę, a ostatni raz to miało miejsce przed pierwszą falą pandemii, kiedy zamknęli siłownię, nie? Ja już byłem z Łukaszem Sosińskim, tak wiesz, ugadany, że pojedziemy razem, polecimy, wiesz, do Kanady tam, do Toronto? Toronto chyba, tak? W Kanadzie, to chyba dobrze kojarzę. I tam, bo tam jest tak, że masz pro qualifier dla wózkach. Jeżeli zdobędziesz tą kartę, no to tego samego dnia, po tych tam paru godzinach wychodzisz z prosami. I to był właśnie taki cel. No ale co, już byłem w trakcie przygotowań, któryś tam tydzień, ale zamknęli siłownię. No ale wiesz, że cały czas się borykałem też z tą raną cały czas otwartą, z tym stanem zapalnym. No to mówię, no trzeba coś z tym zrobić. No i tak jak mówię, no ostatnio przeszedłem tą operację. Co prawda musiałem zrobić to prywatnie, bo na NFZ to było spychanie, wiesz, od lekarza do lekarza, z oddziału do oddziału. No powiem ci, była masakra, bo ja przechodziłem takie stany zapalne tego. Okresowo miałem takie narzuty, że ja miałem czasami gorączkę po 40 stopni przez 2 tygodnie ciągiem dzień w dzień. To był, wiesz, to był dramat, który kolidował z tym, co ja chcę w życiu zrobić. I to tak było, wiesz, przechodziło. Ja sobie tak myślałem, dobra, jeszcze się nie kładę pod nóż, bo przeszło, ćwiczę dalej, tak? Jakoś trzeba zarobić, trzeba jakoś funkcjonować, trzeba ćwiczyć, żeby masz cały czas w głowie, że jak się położysz po operacji, to ci spadnie. Wiesz, jak to jest? Cofniesz się. No i ja chciałem to wszystko tak jakby przetrwać, połączyć i wylecieć do tych stanów, chociaż razem nawet już z tym. I dopiero później zrobić to na spokojnie, bo cały czas do głowy nie dopuszczałem, że jak teraz się położę pod nóż, no to będzie jakiś zastój, będzie bardzo duży krok w tył. No ale niestety już teraz nie miałem wyjścia. Jestem już po, dochodzę do siebie powoli, zaczynam już delikatnie po tych 6 tygodniach, że tak powiem, siadać. Już 2 razy byłem na dworzu, więc myślę, że za jakiś tydzień, 2 tygodnie już zacznę wracać do treningu z powrotem. I no, myślę, że nie odpuszczę tego, żeby po prostu wylecieć i tą kartę wreszcie zdobyć, wreszcie się pojawić gdzieś na zawodach takiej rangi, gdzie będę miał z kim naprawdę konkurować. Powiem ci, że to jest niesamowite, bo nigdy w życiu by mi nie przyszło do głowy, że w ogóle osoba, która już się boryka z takimi problemami, to ze względu na to, że wiesz, to ja mówię bardziej związkowymi i tak dalej, no bo to też wiadomo, że to jest kupa kasiory, też jest dużo cięższa sprawa odnośnie. Zaraz się przerwę jeszcze, ale zanim mi ucieknie to z głowy, no to tyle osób sobie właśnie mówi dookoła, mówi stary, bo wiedzę, że ty jesteś na wózku. Co dla mnie to już nie ma takiego znaczenia, no bo ja to, co chcę robić, to robię, nie? I mi tu tam nie przeszkodzi, że ja nawet jakby nie będę miał
jednej ręki to i tak będę, to i tak będę robił to, co robię. Ale jeszcze dodatkowo, że mnie, wiesz, dobiła ta rana, to wszystko, to zapalenie kości, zapalenie, bo to wszystko w środku się wiązało, nie? Z tym wszystkim. Stan zapalny był bardzo rozległy, było dużo martwicy w mięśniach, w tkankach w środku, nie? No trzeba było to operować na CITO. Ale to mówię, tak jak mówię, no na NFZ nie było opcji, to było, wiesz, nie, jeszcze pan jeszcze to spróbuje to wyleczyć, Boże, aż w końcu się załamałem i mówię, nie, to trzeba robić prywatnie. No i słuchaj, wiesz, ja tam, że miałem te wszystkie mięśnie pozrywane, to nie było tylko wycięcie, jakiś zabieg, też myślałem, że tak będzie wyglądało, to nie było tylko zabieg usunięcia po prostu tej 6-centymetrowej w głąb przetoki, wiesz, z mięśnia. Trzeba było rozpróć cały pośladek, to jest około 20-centymetrowy szew. Trzeba było obczyścić okolice kości, trzeba było powycinać, bo to wiesz, to z rozmowy już z chirurgiem moim, nie? Który to robił. Powiedział, że to nie było łatwe. Była to operacja związana z oczyszczeniem tkanek w środku, z wycięciem dużej ilości ich oraz te mięśnie, które były pozrywane 10-11 lat temu. Trzeba było ponaciągać, zrobić rekonstrukcję, trzeba było zrobić całą plastykę pośladka, mięśnie pośladkowe, poprzyszywać je z powrotem do kości. Więc naprawdę to nie był tylko taki zabieg, wiesz, nie? To była już taka operacja, która ma mi pomóc w przyszłości, żeby to została ta kość guziczna odizolowana jeszcze od skóry mięśniami. Mhm. Rozumiem. Więc ja teraz miałem się pytać, czy no. To zostało jakoś rozwiązane, no bo to wiesz, operować tak. Co jakiś czas, co parę lat znowu to samo, to jest mądry pomysł, nie? Tu chodziło o to, żeby już się zabezpieczyć, żeby się to nie powtarzało w przyszłości. Bo wiesz, prawy pośladek jest, nie był zerwany, jakaś ta izolacja była i tam się praktycznie nigdy nic nie robiło, a z tym było co chwilę i jak się już zrobiło tak ostro w głąb, no to już była masakra, bo to mówię, ja się z tym męczyłem ponad 3 lata. Cały czas byłem odsyłany na NFZ do jakichś tam przychodni, do leczenia ran ciężko się gojących. No ale stary, ile można leżeć? Ja teraz leżałem kilka tygodni, wiesz, ale to ja wiedziałem, że ja leżę, bo ja już mam coś zrobione, to się musi zagoić i wiedziałem, że to jest przyszłościowe, że ja nie leżę na darmo. A wtedy ja potrafiłem leżeć parę tygodni, tak samo nie ćwiczyć, oszczędzać to. Nic się z tym, wiesz, dobrego nie działo. To się zamykało, zaraz się otwierało. Co kilka miesięcy taki, wiesz, stany zapalne, terapie antybiotykowe, bo był rozległy stan zapalny taki, że ja nie mogłem, wiesz, ja cały czas miałem stan zapalny. Ja przez 3 około lata, wyobraź sobie, że ja miałem temperaturę około 37, 37,4. Jesteś? Ja nie mogę siedzieć, bo muszę leżeć, wiadomo, boli i tak dalej, ale ja nie pamiętam, kiedy ja się tak dobrze czułem. Ja się pozbyłem tego cały czas przewlekłego stanu pozapalnego, do którego już przywykłem, z którym żyłem i pamiętam, co chwilę narzekałem, marudziłem, że coś jest nie tak, że czuję się źle, no bo wiesz, no, chcąc, nie chcąc, mając stan zapalny w organizmie, zawsze będziesz czuł się źle, ale mówię, ja do tego trochę przywykłem. I teraz ja ci powiem tak, że ja się tak ze 3-4 lata dobrze nie czułem tak jak teraz. Nawet nie ćwicząc, siedząc w domu, wiesz, no żadna depresja, po prostu uwolniłem się tak od problemu i teraz wiem, że moja droga będzie, tfu, mam nadzieję, że to się tak wygoi, że nic z tym już się nie będzie działo, że ja będę mógł spełnić to samo, co sobie, wiesz, wyznaczyłem sobie cel kilka lat temu, żeby polecić do tych Stanów i zdobyć tą pro, ale to już nie chodzi tylko o samą kartę. Chodzi o to, żeby w życiu coś sobie, ten wyznaczony cel spełnić, żeby stanąć z najlepszymi na świecie tak naprawdę. Jest nas garstka. Można powiedzieć, że takie top 5 i myślę, że mam duże, duże szanse. No, to już nie chodzi o to, żeby się tam wywyższać, czy żeby, wiesz, mieć nos w chmurach, ale wiesz, widzę siebie, jak wyglądałem, że tak powiem, w szczycie formy i ludzie nawet z zagranicy i ci zawodnicy im piszą, że stary, ty naprawdę w top trójce cię widzimy, nie? No to jest nawet organizator Olimpii, ten Nick Scott, nie? No to powiedział, kurde, stary, co to jest grane, że
ty jeszcze nie masz karty nawet statusu, a co dopiero, żebyś ty dawaj tutaj do nas, wbijaj, bierz tą kartę na pro qualifier i ty już, mówię, masz wjazd na Olimpię. Wiadomo, że u mnie nas jest bardzo mało, więc jest dużo łatwiej dostać się tam, tak, prawda? No ale wiesz, to słysząc to od wszystko od takich ludzi, to jeszcze bardziej cię nakręca, nie? Znaczy, wiesz, łatwiej, nie łatwiej. Poziom sportowy jest na tak dużym poziomie, że prawda jest taka, że przypuszczam, nie jeden zawodnik proby się nie mógł nawet równać, nie? Więc dla mnie to jest niesamowite. Ograniczają nas takie, wiesz, no też różne metody ćwiczeń, bo nie my będąc na wózku albo mając stabilizację w kręgosłupie, nie jesteś w stanie zrobić wszystkich ćwiczeń, żeby ładnie plecy wypełnić od góry do dołu, tak? Ta dolna część jest taka na przykład u mnie bardzo słabo rozwinięta, bo ja nie jestem w stanie dopiąć dobrze pleców, bo ja mam 5 kręgów na szynach z 10 śrubami w odcinku lędziowym mam sztywnych, więc ja ani dobrze wymostkować przy klatce, ani dobrze wypiąć klatki, spiąć się przy plecach. Dużo ćwiczeń nie mogę robić, a już nie wspominając o martwych ciągach czy coś takiego, czy wiosłowaniu, no wiesz, no są pewne ograniczenia, ale tak jak mówisz, zawodnicy właśnie ze Stanów, ta pierwsza trójka, te top 3 na wózkach, naprawdę jaką oni potrafią formę zrobić, jaką pełność mięśniową i jakie proporcje w całym ciele potrafią, to naprawdę patrząc się na niektórych zdrowych, no to tak jak ty mówisz, no nie mają podjazdu. No, to jest właśnie najlepsze, nie? Że tak naprawdę niektórzy ludzie mają takie głupie czasem po prostu, w tym wypadku można to nazwać głupim, wiesz, jakieś swoje wewnętrzne wytłumaczenia, a ty patrzysz na gościa, nie? Wiesz, nawet głupio by mi było w ogóle narzekać z punktu widzenia osoby, która, wiesz, jest w pełni sprawna i tak dalej, że nie wiem, że to straszne, musi się przebiec, zrobić kardio albo wejść na rowerek rano. No właśnie, niesamowite, kardio. Niesamowite, współczuję ci strasznie, nie? Właśnie miałem się ciebie pytać, bo to jest dla mnie taka rzecz, która jest niesamowicie ciekawa. Jak wygląda twój trening, w sensie podziału partii, w sensie doboru ćwiczeń, bo to jest też taka rzecz, która jest, no musi być unikatowa, no nie może być tego, to inaczej, bo musisz jakby myśleć o takich ćwiczeniach, które są swego rodzaju alternatywami dla ćwiczeń takich globalnych, typu, nie wiem, wiosłowania sztangą, czy właśnie jak mówisz, ciągi i tak dalej, żeby to wypełnić. No i kwestia też oczywiście tego kardio. Czy robisz to kardio, czy może to jest kwestia samego balansowania dietą, albo w jaki sposób? Znaczy tak, już powiem ci, ja akurat na tyle jestem w miarę jeszcze sprawny, jeżeli chodzi o nogi, o tą jedną nogę, że jestem w stanie się jakby, jestem w stanie wejść na drążek, nie? Złapać się, że tak powiem, gdzieś jakiegoś przyrządu, czy ktoś mi nawet pomoże. Wiesz, każde siłownie mają trochę te drążki inne, tak? Jedne są na bramie, inne są takie typowo takie, wiesz, drążki takie stacjonarne, że jestem w stanie podjechać na tej prawej nodze delikatnie się wesprzeć, wciągając się na ten drążek, nie? Więc podciąganie na drążku w moim wypadku jest możliwe, co też dużo, dużo daje. Gorszy problem jest właśnie z wiosłowaniem, bo nie dość, że ciężko i niewygodnie jest wejść na ławkę skośną, żeby się tak położyć na brzuchu, żeby robić wiosłowania, ale sam tego nie zrobię, bo ja też potrzebuję jednej bądź dwóch osób, które mi te hantelki jeszcze się im podadzą, tak? No i generalnie no tutaj z plecami jest troszkę problem, no bo pozostają mi tylko tak naprawdę hamery, nie? Maszyny, drążki, wiesz, ściąganie linek. Tu jest właśnie takie duże ograniczenie, nie? No bo jeżeli chodzi o barki, no to ja wszystko na barkach, czy to jest na suwnicy, wyciskanie hantlami, czy tam jakieś różne inne ćwiczenia, ja naprawdę sobie z tym dobrze poradzę, czy tam, wiesz, z klatką, no to praktycznie zrobię wszystko, czy to pompki na poręczach są. No tutaj jest właśnie duży problem z nogami, nie? Bo nóg nie zrobię, nie? Ani nic na nogach. Także no tutaj ja mam duży problem właśnie, jeżeli chodzi o dobór siłowni, no to muszę sobie takie siłownie wybierać, gdzie są takie hamery, jest różnorodność hamerów najróżniejszych, żeby te plecy spróbować właśnie, nie mając możliwości robić wiosłowania sztangą, gdzie pamiętam kiedyś robiłem to przed wypadkiem, no to było ćwiczenie, no kurczę, no niezastąpione, nie oszukujmy się, martwe ciągi i ciężkie wiosłowania,
to jest na rozwój pleców, przynajmniej w moim wypadku, był bardzo kluczowy. No, na maszynach, hamerach, no to da się zrobić, ale ja pamiętam, jak robiłem wiosłowania i to nie jest to. Tutaj jest właśnie ten problem, nie? No zwłaszcza, że też wiesz, kwestia zoperowania, jeżeli chodzi o te plecy, większymi ciężarami, to też kwestia stabilizacji Nie mogę tej stabilizacji przeciążać za bardzo, bo już mi się to zdarzyło kilka razy, chcąc bardziej te plecy jakby spiąć pod ciężarem, przyciągając, wiesz, drążek czy uchwyt hamera, no to sobie to troszkę uszkodziłem i miałem tam 2-3 tygodnie, dajmy na to w ogóle wyłączenia z treningu, tak? Bo to jest tak, że masz jeden krok, te 5 kręgów masz sztywnych, i ten jeden krąg nad nim ma ograniczony, że tak powiem, ruchowość, nie? No i za bardzo jest ból rażący, wiesz, no uszkadzasz sobie to, nie? Tak naprawdę. Więc tutaj też trzeba uważać. A propos diety i kaloryki, manewrami na redukcji, no to powiem ci, bardzo długo doszło do tego, żeby ten organizm jakby na nowo ogarnąć, no bo wcześniej ja wiedziałem, bo wcześniej ćwiczyłem, żeby zrobić jakąś redukcję, nie pod zawody, ale dajmy na to na lato, żeby sobie zredukować, no to co, no wiadomo, no to micha, trening jakiś tam zwykły split, no ale no cardio, tak? I mogłem to cardio sobie robić, ale będąc już na wózku, kurde, jak to zrobić, to cardio. W ogóle powiem ci szczerze, tak naprawdę, żeby dojść do tego, to z 2-3 lata mi zajęło też to, żeby będąc na wózku, nauczyć się tak manewrować treningiem i jedzeniem, żeby bez żadnego cardio zrobić formę taką, jaką jestem w stanie najlepszą zrobić. To nie było też łatwe, nie? No i u mnie to generalnie polega na tym, że ja dość drastycznie muszę zejść z kaloriami w pewnym momencie, no bo wiesz, próbowałem też robić takie cardio na wózku, ale że z racji tego, że cały czas ręce nie są przystosowane do chodzenia ani obciążenia, tak jak nogi, nie? No i zasuwając na tym wózku, nie dość, że cały czas jakby ja się gdzieś chcę przemieścić, czy to przesiąść się na wózek, czy do kąpieli, czy ogólnie co robić, no to ja cały czas używam rąk, nie? U mnie w pewnym momencie po takim robieniu cardio, wiesz, po treningu siłowym i zasuwaniu na wózku wokół tam osiedla, tam około godziny, ja zacząłem mieć stany zapalne, śródręcza, nadgarstków, przedramion, ścięgien różnych, bo to było przeciążone. To później mnie generalnie w okresie redukcji wyłączało na tydzień, dwa z treningu, żeby to doleczyć, więc to w ogóle nie szło w parze. Więc ja musiałem się nauczyć manewrować tak kaloriami, schodzić tak dość w miarę nisko w pewnym okresie. No i ćwicząc bardzo co drugi, trzeci dzień partię, mniej ćwiczeń, że tak powiem, ale częściej. No i rotacja węglowodanami, tak, i kaloriami, no to u mnie jest bardzo dużo, no to temu to zawdzięczam, nie? No i wiesz, wyczucie tego organizmu, tak? Co robić? Jeżeli co, ja nie mogę robić cardio po treningu, no to może zrobię taką po treningu siłowym, chociaż jeden albo dwa obwody takie, wiesz, lekkimi ciężarami wszystkich partii, które mogę robić, tak? No to takie, no wiesz, to kombinowanie trochę, nie? No ale no mówię, no już teraz jestem w takim stanie, że jestem tak ogarnięty, że przychodzi mi to, że tak powiem, tak, nie? W porównaniu do kiedyś. No teraz wiem, co mam robić, jak ćwiczyć, ile czasu mi zajmie, że tak powiem, przejście z masy na redukcję, żebym mógł sobie, wiesz, zrobić formę na zawody. No ogarniam to po prostu, nie jest to dla mnie już teraz żaden problem, a teraz powiem ci, po tych tylu latach robienia redukcji i treningu, mój organizm jest tak po prostu jakby nakręcony, że ja w okresie masowym ja nie przekraczam 10-13% poziomu tkanki tłuszczowej, nawet jak pozwalam sobie na duże luzy w diecie. Więc no mówię. Powiedz mi właśnie, jak podchodzisz do tej diety, jak wygląda mniej więcej twoja kaloryczność w takim, powiedzmy, szczycie okresu masowego kontra szczytu takiego redukcyjnego, jak to wygląda pod względem ilości białka i węglowodanów, bo to jest taka rzecz, myślę tutaj, która może zaskoczyć pewnie wiele osób. Powiem ci tak, no generalnie tutaj nie ma nic, nie ma żadnych jakichś tam nowości, niuansów, to nie są jakieś magiczne rzeczy,
Po prostu u mnie na przykład to jest w okolicach 3-3,5 tysiąca, to jest taka już gruba masa. Z tego, że wiesz, z tego wynika, że ja nie chodzę, nie spalam tyle kalorii, co normalny człowiek, więc u mnie te okolice tysięcy, ja nawet i poniżej 3 tysięcy jestem w stanie, że tak powiem, budować i rosnąć. To nie jest dużo, prawda? Właśnie dlatego, wiesz, to też się zapytałem, bo to jest teraz bardzo modne, że ludziom się wydaje, że wiesz, trzeba jeść, jeść i nieraz jest tak, że przychodzi chłopak, tam 70 kilo, tyle ma ruchu, co do szkoły idzie, na nim rozpisane 2,5 tysiąca kalorii i on już prawie, że umiera, bo to jest tak mało kalorii, wiesz, i no jakby tutaj to nie jest zaskoczeniem, że jak ktoś ma mało ruchu, to je mało, jak ktoś pracuje, nie wiem, 16 godzin na budowie albo ciężko pod ziemią, no to pewnie tych kalorii je więcej. No, także tutaj to mnie właśnie bardzo ciekawi i żeby też uświadomić ludziom, że to jest po prostu klucz do tego, żeby chcecie jeść, to się więcej ruszajcie, nie? No, jakby tak to wygląda. Powiem tak, szczerze, ja próbowałem jeść też i duże ilości, tak? No, ale no to kurczę, no zamulasz ten apetyt, w tym momencie ulewasz się trochę bardziej, no i wiesz, no też... dużą rolę odgrywa, że tak powiem, sama procentowość makroskładników. I też powiedział mi to, bo wiesz, mnie też przez jakiś czas prowadził Łukasz Modzelewski. Też tutaj mega miło to wspominam. Do tej pory jakiś tam kontakt, może nie taki jakiś super codzienny, ale ogólnie taki koleżeński, taki dobry mamy. Wiesz, on też mi powiedział, Karol, ty nie, generalnie udowodnię ci, że nie musisz jeść nie wiadomo ile, żeby rosnąć i to w dobrej jakości. No dać to białko, żeby było on trochę na wyższym poziomie, tymi węglowodanami manewrować w dzień treningowy, nietreningowy. I naprawdę powiem ci, że ja właśnie zauważyłem, że nie muszę jeść ileś tam set tysięcy kalorii złożonych z tłuszcz, z węglowodanów. W moim wypadku wystarczy troszkę więcej tego białka i naprawdę nie trzeba jeść nie wiadomo ile, żeby rosnąć. Ile to jest więcej białka? Akurat, tak? Ile to jest więcej białka, tak w przeliczeniu, powiedzmy na kilogram masy ciała? Tutaj, dla mnie to jest w okolicy 250-300, to jest naprawdę bardzo dużo. Ja próbowałem też dużo więcej tego białka jeść. Okolice 350-380 gramów. I to liczę tylko zwierzęce białko, tak? No ale powiem ci, że nie czułem się wtedy najlepiej. Dość duże obciążenie było to dla mojego układu trawiennego i ja nie potrzebowałem aż tyle. Powiem ci tak, no ja muszę też wziąć pod uwagę to, że ja jestem troszkę inny niż większość ludzi, bo ja nie chodzę, nie używam, więc ja też nie mogę brać takiego przelicznika, że tyle i tyle na kilogram masy ciała. Nie, naprawdę wystarczające są te okolice 250-280 do 300 gram białka, nawet całkowitego, żeby rosnąć. I to mi naprawdę starcza. No a tak jak mówię, no z węglowodanami to jest różnie i z tłuszczami, z tą całą kaloryką, nie? No to ja też właśnie muszę pilnować, żeby jeść tyle, żeby się też mocno dość nie ulewać, tak? No a jeżeli chodzi o redukcję, no to już takie skrajne końcowe tygodnie, no to żeby tak to dość dobrze w miarę wyglądało, no to tak nawet no poniżej 2000 kalorii sporo nawet potrafię schodzić, nie? Się bałem, że powiesz coś na zasadzie 900 kalorii albo coś takiego. Nie, takie wiesz, no takie maksymum takie, jakie schodziłem, to było nawet 1500 na ostatnie tygodnie, nie? Ale takie między 1800 a 2500, no, już na dwa z kawałkiem ja już redukuję. Znaczy ja już redukuję, no każdy chyba by na tyle redukował, bo to jest fajne mało tak naprawdę dla osoby, która ma jakąś tam ilość masy mięśniowej i ćwiczy, no ale no mówię, nie zapominajmy o tym, że ja po prostu, ja nie chodzę, tak, nie spalam, nie potrzebuję tyle na co dzień. Więc u mnie, wiesz, 2000, jak ja komuś mówię, że jem, albo 1800 w danym momencie na redukcji, to kurde, co tak mało, nie? No mało, no bo ja w sumie, dla mnie to jest normalnie, dla mnie to jest tak, jakby ktoś jadł 2,5-3. Ale jak się ktoś ostatnio właśnie w komentarzach do mnie, myślałem, że wrzuciłem swój dzień jedzenia i ktoś tam mówi, że jak, córem, ja jem tak
no to stosunkowo niewiele tych węglowodanów, nie? No ale tak naprawdę jak tam robię 2,5 tysiąca, no w porywach do 5, to rzadko mi się zdarza kroków dziennie, jak ktoś robi, nie wiem, po 20, no to jest cholernie duża różnica, kurczę. Ja nie wiem, dlaczego ludzie zapominają o tym, jak to jest bardzo ważne, bo to jest często tak, że właśnie są jakieś przeliczniki na kilogramy masy ciała i ludzie się trzymają tego, że jak ja ważę 100, ktoś waży 100, to powinniśmy jeść tyle samo, nie? No tak to nie działa zupełnie. No nie. Nie działa. To też dużo zależy od właśnie tempa przemiany materii twojego. No tej całej, wiesz, gospodarki glikemicznej od tego też, jaką masz spontaniczność dzienną. No ale to też, wiesz, to będzie, będą, wiesz, sam wiesz, tak jak mówisz, są dwie osoby o tych samych, dajmy na to, parametrach wiekowych, wagowych. No i co? Jeden będzie jadł, że tak powiem, 2000 i będzie robił tą samą, że tak powiem, spontaniczność, aktywność fizyczną, spontaniczną plus trening, ale wiesz, no każdy będzie potrzebował innego zapotrzebowania, tak? Nie wiem, no wiesz, o co mi chodzi. Jasne, jasne, jak najbardziej. No to jest jakby też rzecz, to jest właśnie ten indywidualizm cały, jeżeli chodzi o kwestię podejścia, bo to jest coś takie śmieszne, że każdy, jakby, i tak się na przykład na prowadzenie ktoś zgłasza, każdy chciałby mieć podejście takie stricte indywidualne, ale zawsze jest na zasadzie takiej, albo ten i ten robi tak i tak. No to albo robimy tak, jak robi ten i ten, albo robimy podejście indywidualne. To sobie zawsze trzeba wybrać, tak? Nie można robić tego, co ktoś inny, ale jednocześnie robić coś indywidualnie, nie? Więc... Słuchaj, ja wiem to po swoich, po swoich podopiecznych, widzę to po nich, albo znajomych po prostu, że ktoś się kreuje czymś nawet taką ilością, że bo ten je tyle białka i tyle. Ja mówię tak, mówię, ale ty jak jadłeś więcej białka, on dochodziłeś opuchnięty, miałeś problemy z trawieniem, więc stary, tobie to nie służy. Nie patrz na innych, do ciebie trzeba podobać coś indywidualnego, nie? To samo jest właśnie z treningiem. Ludzie nie rozumieją też, że więcej nie znaczy lepiej. To samo jest z różnymi środkami dopingującymi czy suplementami. No więcej nie znaczy lepiej. Jeżeli ktoś zasuwa na masie dużo kardio, ma dużą aktywność fizyczną i zapierdziela 6 razy w tygodniu, robi takie treningi mordercze, mało śpi, nie ma regeneracji. Mówisz takiej osobie, stary, po koleżeńsku, naprawdę, weź zluzuj, nikt nie chce dla ciebie źle, ale żeby robić progres, żeby rosnąć, trzeba odpoczywać. Dokładnie. Więcej nie znaczy lepiej. Mówi to, że ktoś tak robi i rośnie, to nie znaczy, że ty tak będziesz robił. Ja wiem po sobie, no i wiesz, no do mnie ludzie mówią, jak ty to robisz, ja tu ćwiczę, wylewam 7 poty, po 6 razy w tygodniu robię trening, zapierdziela po 3 godziny na treningu, zażydam się, a ty przychodzisz na 45 minut przed zamknięciem siłowni, robisz 3-4 ćwiczenia na plecy, w międzyczasie coś tam jeszcze, wiesz, popatrzysz na telefon, wiesz, długie przerwy robisz i ty rośniesz, a ja nie. Ja mówię, stary, mówię, ja mam już swoje doświadczenie, ja znam swoje ciało, mam bardzo dobrą świadomość mięśniową, przynajmniej tak mi się wydaje. Ja jestem w stanie w 3 seriach danego ćwiczenia tak dojechać plecy i inne partie mięśniowe, że ja wiem, że ja im daję taki bodziec, jak powinno. Chociaż ktoś się patrzy z boku i sobie myśli, opierdala się, ale to nie jest tak. Ja, mimo tego, że może tego nie widać, sam wiesz po sobie, jesteś w stanie w stosunku do tego, co kiedyś zaczynałeś, na przykład w 12-15 seriach zrobić taki trening i dać taki bodziec, jak kiedyś byś nie dał w 30 seriach, tak? No, zdecydowanie. No i się dziwią, no co ty robisz, co ty... Mówię, słuchaj, mówię, świadomość mięśniowa i mówię, no więcej nie znaczy lepiej. Tutaj trzeba dać mocny, silny, ale też i ćwiczyć mądrze. Dać taki bodziec, żeby ten mięsień rósł, a nie go zajeżdżać cały czas. Dokładnie. Dokładnie, ja myślę, że właśnie to jest ten klucz takiego też rozwoju długofalowego, że tak powiem, bo też często jest tak, że ktoś potrafi robić jeszcze bardzo dobry progres, mimo tego, że ma bardzo dużo na przykład lat doświadczenia za sobą, ale to właśnie wynika z tego, że z tych lat doświadczenia korzysta, czyli wiesz, tam gdzieś analizuje to, co robił do tej pory, zmienia, nie boi się przede wszystkim podejmować zmian, bo też ludzie często myślą, że jak wcześniej robił, nie wiem, serii 20, to teraz jak zrobi 10, to będzie gorzej, albo będzie gorzej rósł, a tak, prawda jest taki, tak jak mówisz. To samo mam, wiesz, to dziewczyn się też właśnie tyczy, bo ja też dużo kobiet prowadzę, tak ogólnie. Nawet nie tylko pod zawody, ale mam też dużo kobiet takich podopiecznych, zwykłych, że tak powiem, grażyn, tak? Lifestyle. Tak, tak,
ale słuchaj, i było tak, że rozpisujesz trening albo pokazujesz, jak masz ćwiczyć i one na przykład myślą, że one już ćwiczyły na 100%, a one ćwiczyły tak naprawdę na 30%. One nie były ludzie ogólnie, powiem ci, że myślą, że ćwiczą mocno, ale ich blokuje własna psychika. I musisz uświadomić, pokazać, że oni mogą, nawet może kończyć się to kłótnią na treningu, jak chcesz coś pokazać, że mogą więcej. Ale później przychodzą i ci mówią, kurde, faktycznie stary, miałeś rację. Zdecydowanie. I to samo się tyczy właśnie tego, że mówię, po co ty ćwiczysz, nie wiem, sześć ćwiczeń na nogi albo na pośladki, w twoim przypadku jest to za dużo i po tyle serii powtórzeń, jakieś super serie, dropy, mówię, zacznij ćwiczyć podstawowo, mocno, intensywnie, ale krótko. I jak to, no, robiłam 6 serii na hip thrustach, a teraz mam robić tylko 3? I słuchaj, i powiem ci szczerze, że to widzisz, no, ludzie się buntują, ale jak zaufają, no to widzą progres. Dopiero wtedy, nawet po kilku tygodniach już widać ten progres tego treningu mądrego, że tak powiem, nie na pałę. Tak jak powiedziałeś, nie? Ja to też mam dokładnie takie samo podejście jak ty i generalnie też widzę po sobie, no bo z roku na rok sobie uświadamiam, że rok temu mi się wydawało, że ciężko trenuję i pewnie za rok mi też będę się patrzył na to, co robię dzisiaj i myślę sobie, kurde, gdzie to jest. Właśnie to jest to, że co roku dochodzisz, to ja tak samo po 15 latach treningu, no teraz jest trochę więcej, no bo teraz łącznego treningu to będzie około 20 lat, tak, jak zaczynałem ćwiczyć. Wiadomo, z przerwami, a to złamana ręka, a to tam kilka miesięcy z powodu, wiesz, że na dwie prace człowiek, no wiesz, no ten troszkę tam się czasami tam jakieś tam przerwy się miało, ale myślę, że 15 lat treningu ciągłego mam za sobą i ja co rok, co dwa sobie uświadamiam, kurczę, że ja jeszcze więcej wiem o swoim ciele, jeszcze lepiej, dokładniej jestem w stanie zaangażować partię mięśniową ćwiczoną w czasie treningu. To jest tak, jak ty mówisz, że teraz wiem, że wiem więcej niż rok, dwa lata temu, ale za rok i dwa lata później będę jeszcze wiedział więcej i będę bardziej świadomy tego, co robię teraz. Generalnie jest taka zasada, że jakość, nie ilość, nie? I szybciej sobie ktoś uświadomi, że tak rzeczywiście naprawdę jest, tym lepsze efekty będzie robił, bo też jakby no, regeneracja jest do pewnego czasu tylko możliwa i no, nie dałoby się to żywcem pogodzić, żeby, nie wiem, za 5 lat, jak będziesz miał 25 lat stażu, to przecież nie będziesz siedział 5 godzin na siłowni i robił 40 serii na biceps, bo inaczej ci biceps nie urośnie, nie? To tak nawet logika można sobie pomyśleć, że jakby tak to miało wyglądać, to niektórzy ludzie bez siłowni nie wychodzili. Tak, to jest tak, jak mówisz, no. No ale dużo ludzi po prostu jest takich, że wiesz, no, że od razu chcą, na głęboką wodę się rzucają i myślą, że to fiksują na tym punkcie, że więcej znaczy lepiej. I to, wiesz, to nie chodzi o to, żeby było tak, że ty masz się opierdalać, czy po prostu lekko ćwiczyć. Ty masz ćwiczyć z głową, to ma być mądrze zrobione. To nie jest tak, że ja mówię, że za dużo ćwiczysz, ćwiczy mniej, czyli że się opierdzielaj. Nie, ty zacznij ćwiczyć mądrze. O to tutaj chodzi. Dokładnie. O, tam tutaj jaczki mi piszczą, to nie myszy, nie myszy latają. Dobra, Karol, słuchaj, wiesz co, powiem tak, ja mam tutaj takie pytanie na zasadzie, jak długo zajęło ci dojście do takiej sylwetki, no ale to mówi, że już przeszło 20 lat treningu, więc myślę, że to jest pytanie, które... No, może nie przeszło, no, ale tak, no kilkanaście lat, nie, dobrych, nie? No, tak, tak naprawdę ciężko zliczyć, bo to wiesz, były treningi gdzieś tam w warunkach takich średnich i były przerwy i to i tamto, więc też ciężko tak naprawdę jest jakby podliczyć to wszystko do kupy, że tak powiem, ale myślę, że tutaj ważniejsze jest to, jakby z jakiego momentu zaczynałeś i do jakiego momentu doszedłeś i ile się przez ten czas nauczyłeś, niż to tak naprawdę jak długo ci to zajęło. Natomiast no nie będę się pytał też, do jakiej sylwetki dążysz, no bo wiadomo, że jakby dążysz do tego, żeby po prostu być najlepszą wersją siebie i wystartować w końcu na tym Mister Olympia. Zresztą chyba, jeżeli chodzi o kategorię twoją, to nie ma chyba podziałów, nie? Na Classic Physique i tego typu rzeczy. Jest po prostu kulturystyka. No nie ma. Jest ogólnie jakby taka w NPC, tak? Mhm. Nie ma takich podziałów, że chodzący, niechodzący, jest ogólnie, ale no jest to, wiesz, kategoria na wózkach, nie? Mm-hmm. I powiem ci, no tam nie ma podziału wagowego, wzrostowego, no po prostu jest open, tak zwany, nie? Co jest według mnie bardzo, bardzo dobre.
bo to też tak, wiesz, bo ciężko to by jest, było. jest tak mało osób, że ciężko by to było podzielić tak naprawdę, wiesz, nawet jak ktoś byłby w stanie, nie wiem, no, poruszać się tam na jakichś tam kulach czy coś, no to nie, no to siada na wózek i wyjeżdża w jednej kategorii, tak, przykładowo. To jest właśnie, myślę, dobre i to jest też taka rzecz, która gdzieś tam bo trochę też prestiżu dodaje, nie? Bo tak naprawdę są osoby, które muszą mniejsze, większe, że tak powiem, przeciwności losu gdzieś tam stawiać między sobą, a jednak wszyscy wchodzą w jednej kategorii, więc jakby jest też taki wewnętrzny ogień w tej kategorii, że tak powiem, nie? Że wszyscy wiedzą, że po prostu nigdy nie wiesz, kto wyskoczy, nie? I to jest właśnie bardzo dobre. Natomiast ja bym się chciał ciebie zapytać, gdybyś mógł się cofnąć do jakby czasów takich początków swojej drogi, pomyśleć sobie o tych wszystkich błędach, które popełniałeś, przeanalizować sobie i wymyślić sobie taki, znaczy wymyślić sobie, jakby sformułować sobie taką drogę, którą byś widział, żeby przeprowadzić młodą osobę, kogoś, kto zaczyna i uchronić go przed popełnieniem jakichś takich bardzo oczywistych błędów. Bo wiadomo, że też jak ktoś zaczyna, jest młody i tak dalej, no to są takie limitacje, jak na przykład właśnie, nie wiem, kwestia budżetu domowego i tak dalej. To są rzeczy, które nie jesteśmy w stanie jakby przeskoczyć, więc powiedzenie komuś tam jest 3,5 grama na kilograma ciała mięsa i tak dalej, to jest raczej słaba porada dla większości osób. Natomiast są takie rzeczy, których może warto unikać, czyli właśnie, nie wiem, tak jak mówiłeś o tej objętości i tak dalej, i tak dalej. Co to by było? Takie trzy twoim zdaniem najważniejsze punkty na początek. Co ja bym teraz zrobił? Przede wszystkim na pewno zgłosiłbym się od razu do osoby, szukałbym osoby, która jest kompetentna w tym wszystkim, która ci powie, co masz robić, jak masz robić i jak masz jeść, która ci pomoże i nawet sobie jakiś wyjazd wakacyjny sobie, że tak powiem, odpuścić, a te pieniążki sobie właśnie na konsultacje bądź treningi z taką kompetentną osobą przeznaczyć. Nie oszczędzać na tym, bo tak naprawdę oszczędność finansowa, bo ja widzę, jak jest teraz, że podchodzą tacy małolaci na siłowni, tacy, co by chcieli, wiesz, coś tam się pytają, no to chętnie coś tam podpowiem czasami, nie? Ale jeżeli, wiesz, no słyszą, że ile kosztuje prowadzenie, no to takie oczy robią i o Jezu, nie? No i robią dalej po swojemu. Ale jeżeli właśnie coś miałbym doradzić, no to szukać osoby, która was nakieruje, zaoszczędzicie nawet i dużo pieniędzy, ale już nie wspomnę o tych pieniądzach, chodzi o czas. Chodzi o czas, że po prostu ktoś ci wskaże drogę od razu, żebyś nie przechodził, nie tracił, tak jak ja straciłem. No dobre 5 lat straciłem po prostu na robieniu czegoś takiego, że tak powiem, to były takie syzyfowe prace. Zgłosić się do osoby, która po prostu będzie kompetentna i wam to wszystko poprowadzi was za rękę przez te, pokaże wam tą furtkę, tą drogę, tak naprawdę. Ja tutaj tylko zaznaczę jedną rzecz, bo tutaj kwestia jest taka, że mówię, że ludzie się dowiedzą, ile kosztuje prowadzenie i się łapią za głowę, a przy tym ja widzę notorycznie, to jest raz, ale notorycznie widzę, że każdy mówi, nie mam kasy, nie mam kasy. Przychodzą chłopaki w ciuchach, już ale wiadomo, wypasionych. Kasy, tak? O to chodzi. Jak? No, raz, że ciuchy, wypasione. Wszystkie muszą, wiesz, musi być wszystko markówka. 20 suplementów na raz. Dokładnie. W szatni otwiera torbę, to się wysypują suplementy. Ja takich suplementów nie wiedziałem, że nawet istnieją, a on ma. Kolejna kwestia. Na treningu nie napije się wody najzwyklejszej i tak dalej, tylko Gatorade'y, jakieś nie wiadomo jakie inne wymyślne rzeczy, co butelka kosztuje 7 zł. Przeliczyć sobie to razy trening 5 razy w tygodniu jest 35 zł. Daje to ile? 70, 150 zł, tak? Dobrze liczę, 140 zł miesięcznie. Już mamy na takie głupoty. I tak naprawdę po treningu zamiast zjeść sobie, nie wiem, nawet serek wiejski czy coś takiego, to kupuje pudding, jakiś tam toffee z czymś tam za 8 zł za opakowanie, nie? I tak dalej. Więc to jest kwestia też jakby takiego rzetelnego podejścia do tematu, bo ja rozumiem, że można mieć tam gorszą sytuację rodzinną w domu, może nie mieć kasy i tak dalej, sam z takich, jakby z takiego pułapu startowałem. Natomiast jeżeli ktoś, no ewidentnie go stać, ale Żydzi, no nie oszukujmy się, to są jakby takie rzeczy, tak jak mówisz. No w konsekwencji jakby dłuższej perspektywy to tak naprawdę ciężko by nawet ocenić, jak dużo pieniędzy mógłby na tym zaoszczędzić, gdyby po prostu poszedł do kogoś,
To ja nie mówię od razu, że wiesz, do Chrisa Sito czy coś takiego, tylko nawet lokalnie gdzieś poszukać sobie trenera. Może kogoś, kto zaczyna dopiero mniej więcej, jeżeli chodzi o kwestie trenerki i tak dalej, żeby pokazał, jak ćwiczyć na początku, żeby podstawę diety wyłożył, chociaż makros jakieś takie składniki ustawił, powiedzieć, jak liczyć i tak dalej. Proste kwestie, naprawdę. Tak, wiesz, tym bardziej, że też ludziom się chyba jakby też nie chce, no bo słuchaj, w tych czasach jest taki dostęp do wiedzy w internecie, są różne fora i grupy, gdzie naprawdę ludzie się wymieniają, nawet nie trzeba jakichś pieniędzy płacić, żeby się takich podstaw po prostu dowiedzieć. Mamy YouTube, mamy, wiesz, pełen dostęp, ludzie mają do tego, żeby sobie pooglądać właśnie wywiady z takimi ludźmi, tak jak my teraz sobie rozmawiamy, wymieniamy się takimi, wiesz, spostrzeżeniami i poglądami na to wszystko. Wiesz, no naprawdę, no nie trzeba też od razu iść i wydawać nie wiadomo jakich pieniędzy na treningi trenera. Wiadomo, że techniki się nie nauczysz super przez internet, tak? Że będzie ci się wydawało, że ktoś na filmiku ci kazał ręce ułożyć tak, łopatki, tak, ty to robisz, ale tak naprawdę no korekcje takie, no to no, nie nauczysz się ćwiczyć tak dobrze sam tak naprawdę, nie? Ja też, nawet mi się zdarzają takie błędy, że ja ludzi uczę, wiesz, że pod ciężarem troszkę traci tą, że tak powiem, postawę taką odpowiednią i ja sam wiem, że ja sam nie jestem w stanie tego upilnować teraz sam i ćwicząc z kimś, no to ktoś mówi, o, tak jak na przykład czy z Łukaszem Sosińskim czasami mówi, no, mówi Karol, gubi troszkę, wiesz, klatka do przodu. No wiesz co chodzi, takie rzeczy, które cały czas ktoś ci przypomni, dopiero wejdą ci w krew, tak? No zdecydowanie. Także mówię, no i mamy duży dostęp do social media, tak samo, żeby się wszystkiego dowiedzieć krok po kroku, ale też, no mówię, no trzeba znaleźć taką osobę, która też nam pokaże na tym treningu, jak to dokładnie wygląda, bo to, że ktoś ma nawet duży staż treningu, sam wiesz, że znasz pewnie ludzi, którzy ćwiczą po 8-10 lat, a wyglądają cały czas tak samo, bo robią wszystko tak samo i myślą, że dobrze ćwiczą, ale czasami gubią tą technikę, postawę, nie? No swoją drogą i to są najczęściej te osoby, które najwięcej się suplementują i tak dalej, i tak dalej. Ja zapytasz go, co je, to ja ci powie, że drożdżówkę z serem, bo ma białko, nie? No, dokładnie. No. Dobra, wiesz co? Tak. Dzięki ci bardzo, Karol, za dzisiaj. Mam nadzieję, że ci nie zjadłem zbyt dużo czasu, chociaż ty to no, chyba... Mógł jeszcze porozmawiać, także to nie ma problemu. Bardzo chętnie, problem. jak tylko wiesz, wrócisz do treningów i tak dalej, to bardzo chętnie zaproszę cię jeszcze raz, żebyś mi przedstawił, jak wygląda generalnie plan na cały ten sezon, bo myślę, że w tym roku będziesz już próbował startować, czy to będzie bardziej już 2023? Wiesz co, jeszcze, że tak powiem, myślę, że to będzie przyszły sezon, bo ja nawet teraz jakbym chciał, to ja jeszcze i tak muszę przez kilka tygodni nie obciążać tego miejsca, w którym tam miałem to operowane, więc też mi to nie pozwoli na takie pełne wejście na obroty na 100%. Poza tym muszę trochę tych kilogramów teraz odrobić. A to wiesz, z odrobieniem to nie będzie problemu, bo ja wiem, że tak bardzo dużo nie zleciałem, a pamięć mięśniowa jest dość specyficzna i to szybko wraca. Ale wiesz, no to, że rozmiar wróci, to nie znaczy, że wróci szybko gęstość i tak dalej. I teraz są fajne zawody za granicą, to będzie 10 kwietnia. No to ja wiem, że ja się nie wyrobię, a robić coś tak, wiesz... na 50% albo po prostu z jakimś tam stresem, to że czasu jest mało, to no nie. Chcę to po prostu zrobić tak na spokojnie, tym bardziej, że teraz też jesteśmy w trakcie wykańczania domu, to wszystko jest takie, no wiesz, no dużo jest obowiązków, do tego trzeba mieć też dość czystą głowę. No, wiesz, myślę, że to będzie przyszły sezon, tak? No i co? No i generalnie u ciebie już zostaje tylko NPC, nawet nie ma co się tutaj zastanawiać. Także fajnie, bo teraz wiesz też coraz więcej, wydaje mi się, znaczy coraz więcej, coraz częściej są te zawody w Polsce, jeżeli chodzi o kwestie pro i tak dalej, więc nie wykluczone, że właśnie, może za jakiś czas... Nie robią tych naszych kategorii, bo to ja już... Rozmawiałem tak jak i Robert Burnejka robił te zawody. Ja miałem nadzieję, że może zrobi
wtedy wiesz, no fajnie, bo to pod nosem w sumie, wiesz, w Warszawie byłyby te, nie będzie tej kategorii. To samo z Robertem Piotrkowiczem rozmawiałem przez pierwsze jego edycje. Miało nie być, później miało być, ale jak widać, no nie ma ich nadal. Więc no mówię, no ja jestem skazany na wyjazd za granicę, żeby cokolwiek dalej osiągnąć. Bo wiesz, myślałem sobie, że jak będzie tutaj nawet konkurencja dla mnie, to nawet wyjeżdżając sam, bo chodzi o to, żebym ja tą kartę już zdobył i wtedy mając tą kartę, ja mam drogę otwartą do prosów, tak? A tak to ja muszę wyjechać, żeby zdobyć, a później znowu wyjechać, żeby wystartować, więc to jest taki trochę problem logistyczny. No i też troszkę poniekąd finansowy, ale no mówię, no na to się pieniążki znajdą. Nawet jak ja nie będę miał żadnego sponsora i szczerze powiem, że ja chyba nie chcę, ja sam dam radę. Ja już miałem różne współprace z różnymi firmami i powiem ci, że nie potrzebuję chyba tego. Ale to tak wracając do tych zawodów w Polsce, myślisz, że to się nigdy nie wydarzy, że nie będzie tej kategorii? Bo mi się wydaje, że to jest chyba kwestia bardziej też tego rozwoju, nie? Bo nawet jak teraz są zawody pro... Tak, właśnie, żeby był ten rozwój, to musi być jakiś zarodek i musiałaby zostać stworzona kategoria na takich zawodach, żebym ja się mógł chociaż pokazać, żeby zobaczyć też inni za granicą, że takie coś, że z pobliskich granic nawet, wiesz, już ja mówię ze Stanów, bo ja wątpię, żeby chyba ktoś ze Stanów chciał przylecieć do Polski na takie zawody, chociaż... No właśnie, tutaj nie? Bym się wcale nie zdziwił, bo wiesz co, ostatnio jak patrzyłem na tą frekwencję, to naprawdę było dużo zawodników, no większość chyba, nie wiem, czy nie 70% było z zagranicy i tam z zawodników tak, ze Stanów wiesz, też było sporo. Trzeba wziąć pod uwagę, że osoby na przykład ze Stanów, z zagranicy, będące na wózkach, no to taką dłuższą podróż i też pewnie o finanse, chociaż u nich jest dużo łatwiej, bo z tego co wiem, no to te pierwsze top 3 w Stanach na przykład mają, ogólnie zawodnicy ze Stanów Zjednoczonych mają opłacane i zwracane koszta przylotów, pobytów i wszystko. Ja też o tym się dowiedziałem i się cieszyłem, ale póki nie dostałem odpowiedzi, że no niestety nie jestem, nie mam obywatelstwa amerykańskiego, że tak powiem, tak wiesz co chodzi, że jestem spoza granic, no to ja muszę wszystko na swój koszt. I to też jest troszkę taki, wiesz, też był problem. No ale wiesz, no oni mają tam wszystko opłacane, a wiem, że top 3 dostaje naprawdę bardzo duże dofinansowanie miesięczne na rozwój, czego u nas to można pomarzyć sobie tak naprawdę, nie? Więc myślę, że u nich nawet byłoby łatwiej, żeby się dostać tutaj do Polski, wiesz, w kwestiach finansowych. Ale czy by chcieli, no nie wiem, no musiałoby najpierw powstać jakaś taka kategoria i ona być powtarzana, wiesz, 2-3 razy nawet w ciągu roku na takich zawodach, żeby to się rozeszło, żeby ci ludzie chcieli tutaj przyjechać, tak? No i żeby ja też mógł się pokazać w takiej kategorii, nawet będąc sam. Po prostu, ale pokazać, że takie coś jest i jest zawodnik na przykład w Polsce, gdzieś w Europie, że może ktoś by chciał przylecieć, tak? Konkurować, nie? Konkurować, tak, żeby ludzie wiedzieli, no bo jak się mają zainteresować? Przecież oni, mając w Stanach kilka czy kilkanaście imprez, no to co oni się będą pytać i interesować, czy a może gdzieś tutaj w Polsce, może no, będzie nie, jakaś kategoria dla nas? Nie ma czegoś takiego po prostu. No i trzeba troszkę bardziej też promować, nie? Na różnego rodzaju... Właśnie, takich... Chodzi o to, że mogliby to jakoś zapromować. Nie wiem, o co tu chodzi. Czy tu chodzi o oglądalność, czy tu chodzi o opłacalność. Nie mam pojęcia. Myślę, że chyba najbardziej to kwestia frekwencyjna, nie? Że po prostu im się nie opłaca tyle pewnie zaangażowanie. No nie, mogłaby taka kategoria zostać wpisana w imprezę. No a czy by się odbyła, czy nie? No to nawet jakby się nie odbyła, bo by nikogo nie było, to... No, To by nic nie zmieniło, bo by przyspieszyło ten harmonogram cały i tak tych zawodów, nie? Też prawda. No. No, także no tak, ja jestem generalnie gotowy na to, żeby to promować i się pokazywać w Polsce, ale no to musi najpierw zaistnieć i musi być ta możliwość, ta kategoria musi zostać jakby wprowadzona, no. A jak nie będzie, no to trudno, ja sobie wylecę i zrobię to, co do mnie należy, tak? No i to jest jakby postawa godna podziwu i tutaj ja Cię na pewno trzymam za słowo, ja na pewno będę obserwował, bo cały czas gdzieś tam śledzę i patrzę sobie, zerkam na Ciebie. Dużo ludzi mnie trzyma za słowo, bo ja dużo, jak kiedyś nawet kolega zbiórkę zorganizował za moimi plecami na zawody, tam kilka tysięcy się uzbierało, które do tej pory mam, trzymam na wyjazd. To było już z
5 lat temu chyba, ale wiesz, no te wszystkie te drogi pod górkę związkowe i życiowe, zdrowotne, troszkę to właśnie oddaliło na ten plan, plus jeszcze teraz te całe zamieszania z tym wszystkim, z tą chorobą straszną, która panuje i trzeba te trupy omijać na ulicy, wiesz co chodzi. No, wszystko to sparaliżowało i odsunęło, wiesz, na 2 lata w dalsze plany, ale może to i dobrze zrobiłem, teraz zrobiłem ten zabieg, zrobiłem to wszystko, mam nadzieję, że teraz będę miał taką czystą drogę bez przeszkód, po prostu, żeby to zrealizować, nie? Mam nadzieję, że to już lada rok to się już skończy, to całe szaleństwo na tym świecie, że będzie, bo to też, nie oszukujmy się, utrudniało wyjazdy. Tak, żeby wystartować w Stanach, no to musisz być na przykład poza strefą 2 tygodnie, tak jak moja zawodniczka w zeszłym roku startowała w amatorskiej Olimpii, no to ona musiała 2 tygodnie w Meksyku być, żeby dostać się do Stanów. To też jest koszt, też jest ogromny stres. Nie oszukujmy się, to też wpływa na psychikę i na formę zawodnika, tak? Jasne. No i na kieszeń. No to chyba najbardziej. Słuchaj, wiesz co, co się odwlecze, to nie uciecze. Ja na pewno obserwuję i na pewno bardzo chętnie będę chciał Cię jeszcze zaprosić. Ja generalnie zachęcam wszystkich, którzy mają jakieś specyficzne pytania do Karola. Może są też osoby, które gdzieś tam trenują właśnie z jakimiś tam problemami, które jakby można odzwierciedlić tutaj na przykładzie Karola, tak, jak sobie z tymi rzeczami poradzić. Właśnie, dużo to osób jest taka, ja myślę, że też dużo osób właśnie chciałoby na przykład zacząć, będąc właśnie czy to na wózku, czy może tam gdzieś częściowo nawet niepełnosprawnym, jeżeli chodzi o kwestię treningu, i nie wie po prostu, jak zabrać za to, nie? Bo jak ktoś nie ma też, ty miałeś doświadczenie, wiesz, jak nie masz jakiejś takiej podwalin, że tak powiem, tylko jesteś całkowicie zielony, to myślę, że osoba, która totalnie od zera zaczyna, to ma dopiero problem, nie? Żeby tak naprawdę znaleźć sobie jakieś proste przykłady. Tak samo było ze mną. Powiem Ci tak, że mi nikt nie był w stanie pomóc, ani wytłumaczyć, jak ja mam ćwiczyć, jak ja mam redukować i jak dokładnie jeść, żeby po prostu na przykład zrobić formę, tak? No bo wiesz, jeść dużo każdy potrafi się ulać, żeby urosnąć. Przykładowo ulejesz się, ale mięsień też ci urośnie, jeżeli będziesz ćwiczył. Ale żeby zredukować naprawdę do tego poziomu takiego, żeby mieć jakieś tam, wiesz, żyły na plecach, skosy na wierzchu, żeby ci, wiesz, mięśnie prążkowały, no tak to nazwijmy już prościej, nie? No to nikt mi nie był w stanie tego pomóc do tego dojść, bo nikt nie wiedział, jak się znaleźć w takiej sytuacji. Ja też dużo musiałem sam, mówię, no około 2-3 lat mi to zajęło, zanim ja poznałem, jak ja mam swój organizm traktować, żeby to osiągnąć. Więc ja już trochę takiej wiedzy mam i mogę trochę ludzi nakreślić takich na wózkach. Już nie raz i komuś tam pomagałem, nakreślałem, ale wiesz, powiem Ci, że ludzie oczekują, że to będzie też szybko, a tak nie jest. No i dużo takich przypadków znam na wózkach, że po prostu zaczęli odpuszczać to, bo stwierdzili, że to i tak nie ma sensu, nie ma efektu. No... Powiem Ci, no to trzeba mieć też psychikę do tego, nie? Ale tak jak mówię, no dużo ludzi do mnie pisze i się pyta i takie wskazówki, że tak powiem, udzielam, tak? Że to trzeba do tego po prostu też dojść i nie patrzeć się na osoby zdrowe, nie czerpać tej wiedzy takiej stricte, wiesz, co chodzi, no że ktoś Ci powie, Ty powinieneś jeść więcej kalorii, no może nie do końca, no bo słuchaj, no nie chodzisz, jeździsz na wózku, weź też to pod uwagę, nie? Takie rzeczy, takie drobne, wiesz, które się składają, dużo drobnych rzeczy, które się składają w jedną kulę, w jedną całość, nie? No, kulturystyka jest pełna takich niuansów, które tak naprawdę mają ogromne znaczenie. W tym przypadku myślę, że jeszcze większe niż większości osób się wydaje, także tym bardziej będzie mi bardzo miło, żeby... Dużo ludzi się pyta, mówi, ty co ty bierzesz, co ty robisz, bo ty wiesz, że ty tak rośniesz, czy tam, nie wiem, czy taką formę masz. Ja nie robię nic jakby z daleka od podstaw. Są same podstawy, tu nie ma żadnych nowości, nie ma żadnej magii. To samo, tylko ciężej. Nie ma magicznych środków. Wiesz, co chodzi. To jest po prostu, no, kurczę, no, systematyka. No i też, wiesz, no, też nie poruszyliśmy takiej sprawy, że ja nie jestem cały rok, ja nie jem stricte czysto jakoś czy coś, nie? Ja naprawdę sobie dość potrafię poluzować, korzystać z życia, że tak powiem, kulinarnego. Ja sobie nie odmawiam cały czas jakiegoś tam jedzenia, żeby być w jakiejś tam formie czy coś. Ja mam po prostu zdrowe podejście. To nie jest też tak, że ja liczę sobie makro ze Snickersa i ja uważam, że ja trzymam Michę. Nie. Ja po prostu jem racjonalnie, dość czysto, staram się jeść, ale jak jestem poza off-seasonem, znaczy jestem w off-seasonie,
no to ja sobie nie odmówię z popcornu w kinie z dziewczyną, czy ja sobie, wiesz, nie zjem sobie lodów czy pizzy z dzieciakami. Tylko to wszystko mówię, no to wszystko trzeba znać umiar z tym wszystkim, nie? Kiedy jest okres przygotowawczy, a to, że znam osoby, które są cały rok na czystym jedzeniu, że tak powiem, no to one to po prostu lubią i im jest nic więcej do szczęścia nie potrzeba. Ja na przykład lubię pizzę. Wiesz, co chodzi? No i o to właśnie w tym wszystkim chodzi, że jakby też im człowiek lepiej pozna swoje możliwości, tym może więcej rzeczy wprowadzić. Nie jest kurczak, ryż i brokuł cały czas. Tylko naprawdę trzeba robić to z głową i dobrze interpretować wszystko, bo takie mówienie jedz co chcesz, wygląda jak chcesz, to jest... No wiesz, o co chodzi. To raczej. Nie, to nie jest tak, że będziesz jadł batony, ciastka tylko same po treningu, bo węglowodan to jest węglowodan. Nie, to jest pełne uzupełnienie, jakaś tam odskocznia, dodatek. Ale podstawy pewne trzeba zachowywać. To jest. Mimo wszystko, że ktoś luzuje portki tak jak ja i się nie spina. Też się ludzie dziwią, kurde, bo ty sobie jesz to i tamto, czasami sobie zjesz właśnie jakąś inną rzecz, bo mnie znają, widzą. Ja mówię, tak, mówię, stary, ale mówię, to jestem ja, ja znam swój organizm, ja już pewne rzeczy przeszedłem. Na samych kurczakach i ryżu byłem i nieraz mi padała, klękała psychika. Ja wiem, co to znaczy ciężki trening, ciężka redukcja, naprawdę skrajna redukcja na bardzo skrajnym jałowym jedzeniu, ale dzięki temu ja teraz mam dużo łatwiej, wiesz, co chodzi, robić formę, bo używając większej gamy, że tak powiem, wychodząc poza kurczaka, wychodząc poza ryż, tak? Ale to nie jest tak, że ja sobie jem, tak jak niektórzy myślą, że no ale to ja sobie wliczę batona czy coś. No poniekąd można w pewnym momencie, ale jeżeli ty szykujesz formę pod zawody, no to trzeba robić troszkę bardziej z głową i inaczej. No i przede wszystkim doświadczenie, tak? Dlatego tak ważne jest też, żeby mieć kogoś na początku, który ci to wytłumaczy. Właśnie. Powiedz mi, u mnie generalnie jest taka struktura mojego podcastu, że na koniec pytam każdego gościa, jak wygląda jego taki typowy posiłek potreningowy. I w związku z tym, że ty mówisz, że zachowujesz jakby swego rodzaju balans, to myślę, że może być odpowiedź bardzo ciekawa. Jak wygląda twój typowy posiłek potreningowy w okresie off-seasonu? Wiesz co, powiem ci, no to generalnie no, staram się zachowywać jakieś tam zasady takie... żeby tak tych tłuszczy było troszkę mniej. Nie wiem, no różnie, jest to ryż, kasza, manna, makaron, ale słuchaj, no też nie będę oszukiwał, czasami wracam z treningu, mam ochotę zjeść sobie kepsa z kolą zero, to sobie go zjem, bo wiesz, no takie naprawdę elastyczne podejście, nie? Takie zdrowe podejście do życia. Nie fiksuję w tym, że wiesz, że muszę cały rok na okrągło jadać czysty ryż, wiesz co chodzi, z kurczakiem czy coś takiego, nie? Dobra, ja myślę, że generalnie... Pytałeś o off-season, pytałeś, tak? Tak, oczywiście. Nie, no to tak. Wiadomo, że jeżeli chodzi o kwestię gdzieś tam prepa, no to jakby już nikt się nie łudzi, zwłaszcza w twoim wypadku, jak sam mówisz, że musisz z kaloriami schodzić gdzieś nisko, to jakbyś zjadł kepsa po treningu, to był jedyny posiłek w ciągu dnia, bo byś więcej kalorii nie zmieścił, nie? Więc jakby... No tak. To jest jakby logiczne. To podejście, czy to jest, czy to będzie, nie wiem, no będą to nawet i tosty z dżemem zapite izolatem, czy po prostu, nie wiem, no makaron z jakimś kurczem, no sam wiesz, o co chodzi. Jasne. Dobrze. Generalnie zachęcam wszystkich oczywiście do skorzystania z linków, które znajdziecie na dole, bo jak rozumiem tutaj jakby prowadzisz zawodników, zaprowadzisz osoby, jeżeli chodzi o kwestie lifestyle'u. Jeżeli chodzi o zawodników, to jest to takie raczej unikam. Jak kogoś wezmę, to kogoś tak po takiej znajomości, albo jak ktoś naprawdę widzę, że jest w to zaangażowany, ja bardziej się zajmuję już prowadzeniem tak bardziej takich ludzi, zwykłych, normalnych, którzy chcą lepiej wyglądać, którzy chcą nabrać masę mięśniowej, poprawić swoją kondycję, czy tam wiesz, sylwetkę, czy po prostu chcą schudnąć. No, z zawodnikami jest to tak, jak ty już to bardziej wiesz, kobiety, bo mnie marudzą, tak naprawdę jest mniejszy problem. Jasne, więc w takim razie wszystkie linki, które gdzieś tam pozwolą wam odnaleźć sociale do Karola, znajdziecie w podpisie
filmu na dole. Ja zachęcam Was oczywiście do subskrybowania, komentowania, udostępnienia, lajkowania i śledzenia kanału. Dalej, Tobie serdecznie dziękuję za dzisiaj. Mam nadzieję, że faktycznie będziemy jeszcze mogli ponowić ten podcast, bo zdecydowanie bardzo chciałbym porozmawiać, zwłaszcza w momencie, w którym będziesz gdzieś tam w okresie właśnie stricte przygotowań pod zawody, bo myślę, że to jest najciekawsze, co tak naprawdę jest. No bo wiadomo, masa to się rządzi swoimi prawami. Zazwyczaj jest to kwestia takiej ścisłej monotonii, ale ten prep to jest rzecz, o której zawsze fajnie się rozmawia. Dziękuję Ci serdecznie za dzisiaj. Dzięki również. Na razie. Trzymaj się, pozdrawiam.